Wiem, wiem, długo nas nie było, na pewno się już troszkę stęskniliście, no ale jakby nadchodzi ta wiekopomna chwila i chwiła i liga zbliża się wielkimi krokami, więc jakby nagrywamy podcast przed, ostatni podcast przed ligą. No i tradycyjnie witają Was Baudolino, Adi i Velur. No chłopaki się tu trochę śmieją, że z uwagi na to, że się no jednak nie znam na tym hokeju, no to chociaż sobie na początku zawsze Was powitam, zapowiem, no a resztę już pewnie znowu będę się mało odzywał. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo zaczniemy z uwagi na to, że właśnie jest to ostatnie wydanie podcastu przed ligą, więc zaczniemy od tego, że omówimy sobie króciutko, dosłownie wszystkie drużyny, które wystąpią w tym sezonie w Ekstralidze hokejowej. No tak, uznaliśmy tak dlatego, że uznaliśmy po prostu, jakbyśmy zaczęli od Gieksy, to potem każdy by już wyłączył. No miałeś tego nie mówić. No okej, no miejmy nadzieję, że wszystkie drużyny rozpoczną ten sezon i miejmy nadzieję, że wszystkiego, te, które rozpoczną, go zakończą. A dochodzą nas wiadomości bardzo, bardzo różne. Sezon zaczyna się w piątek meczem o Super Puchar Polski, w którym zmierzy się mistrz Polski GKS Tychy ze zdobywcą Pucharu Polski z JKH GKS Jastrzębie. Jakie typy przed tym meczem? Mecz jest w Tychach, tak? Czy w Jastrzębiu? W Jastrzębiu. W Jastrzębiu jest. Mecz jest w Jastrzębiu. No słuchajcie, z jednej strony mistrz Polski GKS Tychy. Punkt znowu zarobiony póki co w lidze hokejowej, lidze mistrzów. Z drugiej strony Jastrzębie, które w sparingach idzie jak burza. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry zwiastun dobrego sezonu dla naszej drużyny, co? Nie macie chyba nic przeciwko temu. Nie wiem, jak to łączysz, że Super Puchar ma zapowiadać dobry sezon dla nas, ale no niech będzie. No niech teraz inni grają początek ligi bardzo dobrze, może nawet wygrają tą ligę w sezonie zasadniczym, a my zróbmy swoje, jak to już ktoś kiedyś powiedział, na co grać ten sezon zasadniczy, kupmy se hopów. 20 hopów na play-offy. I Czamanko na play-offy. I Czamanko i domy radę, nie? No, także... Może... No to co, panowie, GKS Tychy, mistrz Polski urzędujący, tak jak powiedziałem... Zagrał już 4 mecze w hokejowej Lidze Mistrzów. Mecz i rewanż, tak? Tak im wypadło. Mecz i rewanż tak. Z Djurgården ze Sztokholmu i mecz i rewanż z Adler Mannheim, mistrzem DEL, mistrzem Niemiec. Jedna niespodzianka? No tak, dla ścisłości to tak. Porażka u siebie ze Sztokholmem 2-6. Porażka w Sztokholmie 2-0. Porażka w Mannheim 0-5, ale u siebie Tyszanie urwali mistrzowi Niemiec 1 punkt. Przegrali po dogrywce, po golu zresztą nie Jacka, tylko Matiasa Płachty. Przegrali 3-2. W zeszłym sezonie 1 punkt Tyszan w Lidze Mistrzów. W tym sezonie póki co widzicie, jakie szanse oni jeszcze z Wiedniem, tak? Będą się mierzyć. Czyli jest najsłabszą drużyną według mnie. Zdecydowanie. Tak. To ty, czy... Ale punkt zdobędą, czy nie? Adi. No. Ty jesteś specjalistą od zagranicznego hokeja. Ale tego za oceanem. Tu aha, tak to za oceanem. Po tej stronie oceanu tak trochę gorzej, ale myślę, że u siebie znowu mogą coś urwać. Tak już na ten moment wyniki są lepsze niż stan polskiego hokeja. Mhm. W Tychach pożegnali się z 4 zawodnikami. Ostatnim zawodnikiem, który odszedł, obrońca Gazda, ale on tam nie za wiele sobie pograł. Przyszli do nich, wzmocnili tych Denis Akimoto, to dobrze jest Japończyk, znany, tak? Japończyk z Zagłębia Sosnowiec, który strzelił nam gola. Denis Akimoto. No i tam dobre recenzje, co? Zbiera w Tychach, widzieliście jego grę? Mało tego, że Japończyk z Sosnowca też urodzony w Rosji. No, taki fajny, gra w Tychach, nie? No, Denis Akimoto, ale jest jeszcze tam dwóch ciekawych napastników. Mike Szmatuła i Christian Mroczkowski. Dwaj zawodnicy z jakimiś tam polskimi korzeniami. No w tej Lidze Mistrzów tam wyróżniali się, tak? No i co? Poza tym Tyszanie raczej stabilny skład. Żadnych jakichś takich wielkich transferów uzupełnili. Słuchajcie, tam wydaje mi się, że ciekawie będzie na bramce w Tychach, co? Jednak trener Husał, jak mówimy, Husał czy Gusow? Gusow. Gusow, trener Gusow daje pograć Lewartowskiemu, Mareja wstawia.
Ale to samo robił w zeszłym sezonie, więc tutaj tak. Dla mnie... Wydaje mi się, że więcej minut dostaje Lewandowski. Akurat... Myślę, że oczywiście to procentowo będzie z wiekiem Lewandowskiego rosnąć, bo to wciąż jest młody bramka, szczególnie jak na tą pozycję. Akurat w zeszłym sezonie w Lidze Mistrzów również na zmianę bronili Lewandowski właśnie z Marejem. I tutaj dla mnie to żadna niespodzianka. Zobaczymy, kto będzie bronił w lidze, ale to jakby już Słuchajcie, podobno szczuplejszy ma bronić w lidze. Tak? To ja się nie chyca. No, ale nie wiadomo, czy Marej się chyci. Marejowi strasznie smakują kluski śląskie. Podobno i tak w związku z tym tam trener Gusow nie był do końca zadowolony. No w Tychach mieszka też inny bramkarz z lekką nadwagą. Tak? Tak. Nie znam. Ale nie ma podpisu kontraktu w Tychach. Także. Aha, no tak faktycznie jest. No. W Tychach mieszka? Na Wartogłowcu. Ale to tylko jest lekka nadwaga, a myślę, że to w ogóle są plotki, bo dawno go nie widzieliśmy. Nie? Tak. Nie, on miał kiedyś nadwagę. Kiedyś. A teraz jak zdobywa te laury hokejowe, to... A zdobywa. Czyli pokazuje to, że nadwaga w nim... Jak go trener Gusow zobaczy, to może niewykluczone, że Marej będzie potem jeździł po Polsce, a nasz kolega sympatyczny, broniący z odwrotnej pozycji, wejdzie na bramkę. No. Dobra, no to co z tymi Tychami? Stabilny skład? Tam ciężko mi w ogóle sobie przypomnieć, kiedy ostatnio u nich jakieś większe zmiany były w składzie. Większy, tak. Nawet po tych seryjnie przegrywanych finałach. No to... Dobra, słuchajcie, dwa mecze wygrali Tyszanie. Dwa mecze wygrali w tych meczach przed sezonem. Z Prostejowem i z Nowymi Zamkami. Trudno. Takie życie, dawaj następny. Krakowia. Komarch Krakowia, bo czasami ktoś mówi Krakowia Kraków, nie? Czyli Kraków. No to mówimy Komarch Krakowia, czyli Komarch Kraków, tak? Wielka niewiadoma, tak jak w zeszłym roku. No to... Pożegnali się ze sporą grupą zawodników. Czamango między innymi. A taki był amerykański. Pan Czamango. No ale słuchajcie, podpisali trzy kontrakty: Gosztyła, Mikula i Bezwiński. No i tam jeszcze w zainteresowaniach też dość ciekawi. Czeska strona chyba potwierdziła, że Jiří Gula i Michal Bartra. Barta też już podpisali, już tak? Podobno podpisali według jakiejś tam czeskiej strony. No, Krakowia bardzo... Ale czekaj, jeszcze jakichś wychowanków podpisali. Albo słowacki. To był ten... Jakżeż to się nazywa? Ale on już był w końcówce tamtego sezonu chyba, dołączył do nich, nie? Ten zawodnik. Sprawdzimy sobie. No to co, Krakowia, jak myślicie, na playoff, co? Znowu zbuduje sobie formę i ściągnie Czamango? Jak co roku, no generalnie nie wiadomo, jak to tam będzie, ale pewnie... Jakoś tam będzie. Nie? Pracują bardzo solidnie. Grali teraz turniej w Doniecku, tak? W Doniecku wygrali z Zemgale, wygrali z Krzemieńczukiem i w finale uznali wyższość Donbasu Doniec, czyli drużyny, która gra w KHL-u, Donbas Donieck? No już nie. Już nie. Już kilka lat od czasu tam tych różnych sytuacji na Ukrainie. Wojennych, tak? Politycznych. No a z takich, co zostali w Krakowie, no to Kopsziwa został w Krakowie. Chyba tam ma nawet jakiś trochę dłuższy kontrakt niż rok, z tego co kojarzę. Mm-hmm. No jesteśmy ciekawi, jak zaprezentuje się Krakowia. Wygrali z Popradem, z Chawierzowem, z Koszycami, z Zemgale i Krzemieńczukiem. Pożyjemy? No. Zobaczymy. Coś jeszcze tam ciekawego o Krakowi? No nie, idziemy dalej. Kto trenuje w Krakowie? No bez zmian, tak? Trener Rochaczek, okej. Okay. Kolejna drużyna mamy tutaj na rozkładzie Podhale Nowy Targ. Podhale Nowy Targ mieli problemy z uzyskaniem licencji, tak? Okazało się, że trzeba obniżyć, żeby spiąć budżet, trzeba zaproponować obniżkę kontraktów się to spodobało. Czołowym zawodnikom, tak? Wiadomo, albo tym zawodnikom, którzy mieli je najwyższe. Nie tylko czołowym. No. Mm-hmm. I nie spotkało się to z akceptacją, ale widzimy, że są zawodnicy, którzy występują, grają w sparingach, ale są też zawodnicy, którzy zrezygnowali z gry w hokeja. Tak? Słyszeliście? Tak. Gruszka, tak? Chyba. Gruszka.
Nie wiem, czy nie Krzysztof Zapała. Zapała też coś tam mówił, że kończy karierę. No i plotki się pojawiły, że Marcin Kolusz ma przejść do Katowic. No tak, tak podawał chyba portal Hokej.net. Mhm. Coś tam na Twitterze też się przywinęło, no nie wiem. No. No możliwe, że jak słuchacie tego podcastu, to Marcin Kolusz jest już naszym hokeistą. No, nie wypowiem się na ten temat. Z Nowego Targu odeszli między innymi Patryk Wajda, Oskar Jaśkiewicz i Mateusz Michalski. Ta trójka przyszła do Katowic, tak? Mhm. Będziemy mieli jeszcze czas, jak będziemy mówić o naszej drużynie, żeby trochę na ten temat porozmawiać. W sparingach Podhale ze zmiennym szczęściem. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że a właściwie nie, to będziemy mówić przy okazji Unii Oświęcim, bo Podhale grało z Unią Oświęcim dwukrotnie. No i co? Jak myślicie, Podhale dogra ten sezon? Uporają się z tymi problemami finansowymi? To gra, ale nie spodziewam się, żeby kolejny raz utrzymali się w tej szeroko rozumianej czołówce. Ja myślę, że w Nowym Targu jest tylu fanów hokeja w różnych środowiskach, że raczej... Ale tam jest chyba problem z tym, żeby się dogadali, bo znaczy tam się wszyscy znają z kolei na hokeju, nie? Znaczy tak, my tutaj się nie znamy, a oni się wszyscy znają. Wydaje mi się, że z tego co pamiętam, bo mówię, też nie jestem jakimś ekspertem od Podhala Nowy Targ, ale pamiętam, że tam się problemy zaczęły w momencie, kiedy ktoś się tam zaangażował w politykę. Aha. I to tak trwa, nie? No i pewnie póki się nie dogadają, no to będzie gdzieś ta drużyna miała problemy. Mhm. A szkoda, nie? No bo to jakby na to nie patrzeć, legenda polskiego hokeja, ten klub i zresztą w sytuacji polskiego każdy klub jest ważny tak naprawdę. Tak. Wiecie co, ja myślę, to co powiedziałeś, ja myślę, że w Nowym Targu i w okolicy jest sporo ludzi zasobnych, czyli potencjalnych sponsorów, którym jest, leży na dobro, na sercu dobro nowotarskiego hokeja, ale być może tam zbyt dużo polityki jest, tak? Czy ludzie żyją tam hokejem i ja nie sądzę, żeby tam był jakiś taki temat, pozbierają się. Że to upadnie, no tak jak mówi Adi, no może gdzieś tam nie będzie jakichś super wyników, ale pewnie... Słuchajcie, tutaj... przy okazji jak mówimy o Podhalu Nowy Targ, to... Aczkolwiek wiecie, jak to jeszcze w życiu bywa, no. Czasami jest tak, że te drużyny, które mają duże problemy organizacyjne, finansowe i tak dalej, to na tej niwie sportowej sobie bardzo dobrze radzą. Mm-hmm. Niewykluczone, że tak będzie. Zacisną zęby i będzie dobrze. Słuchajcie, tak chciałem powiedzieć jeszcze przy okazji tematu Podhala Nowy Targ, to smutna wiadomość, zmarł Janusz Hajnos, wychowanek Podhala, dwukrotnie, dwa razy w swojej karierze reprezentował klub z Katowic. Trudno się z tym pogodzić, kiedy odchodzi kolega, 51 lat, czyli jeszcze sporo życia przed sobą miał. Dziękujemy Januszowi za to, że grał w naszych barwach. Trudna informacja. Myślę, że będzie jeszcze czas, żeby uhonorować pamięć o Januszu. To co, na razie Podhalu? Tak, lecimy dalej. Jastrzębie. No tak. JKH, GKS Jastrzębie. Tak, przy Podhalu myśmy w tabelce odchodzą często nazwy GKS Katowice, tak tutaj w tabelce przychodzą mamy często. Mhm. Do Jastrzębia z Katowic trafił Maris Jas, Maciej Urbanowicz i Jesse Rotla. I prawdopodobnie dołączy do nich Radosław Sawicki. Tak, też o Sawickim też jeszcze pogadamy przy okazji, jak przejdziemy już do Gieksy. Tak jest. Pojawiły się plotki. No i słuchajcie, póki co to chyba Jastrzębie jest takim mistrzem sparingów, co? Idą jak burza. Trzeba powiedzieć, że dwukrotnie zmierzyliśmy się z nimi i dwukrotnie Jastrzębianie wygrali z nami. 4-1, tak? U siebie w ramach Pucharu Wyszehradzkiego. Tak? I później... Wcześniej. Znaczy Puchar Wyszehradzki był później. To był ten drugi mecz. Najpierw było w Porubie, tak? A, w Porubie, 4, tak, Toraks, Poruba, Puchar, Toraks, tak. Poruba, 4-1, Jastrzębianie wygrali, a później w Pucharze Wyszehradzkim na własnym lodowisku Jastrzębianie wygrali z nami 3-0. Myślicie, że to jest taka optymalna forma, że teraz Jastrzębie pójdzie jak burza? Czytałem wywiad z prezesem Szynalem, on bardzo zdroworozsądkowo podchodzi do tych wyników, no i jak podkreśla, że jak zawsze będą walczyli o najwyższe cele. No słusznie, że podchodzi z rezerwą do tych wyników, bo pamiętamy zeszły sezon, jak
Jastrzębie na początku też bardzo dobrze grało, aż... Zdobyli Puchar Polski. Zdobyli Puchar Polski, a potem już... W pierwszej rundzie play-offu skończyło się. Co tam szukasz? Okej, no słuchajcie. Spore wzmocnienia GKS-u Jastrzębie, no i imponujące wyniki, jeżeli chodzi o sparingi. Typujecie Jastrzębie do trójki? Do trójki może nie, ale no jest jeszcze też jedna drużyna, która poczyniła bardzo duże wzmocnienie. Myślę, że tutaj będzie duża rywalizacja. Zaraz o niej powiemy. Czwórkę. Zaraz o niej powiemy. Może, wcześniej... może w typowanie się zabawimy później. Pod koniec, tak. Ale najpierw jeszcze jest Energa Toruń. Jeśli już tak lecimy. Toruń. Tabeli z poprzedniego sezonu. Aha. Energa Toruń. I wiemy, że sponsor tam zostaje. Tak, zostaje Energa, podpisali umowę. Potężny sponsor, tak? Tak czytałem gdzieś. Potężny sponsor. No zobaczymy. No i tak się gdzieś tam przewijało, że pociąg, tak? Pociąg ze wschodu jedzie prosto do Torunia, nie zatrzymuje się na żadnej innej stacji. Jeśli chodzi o zawodników przychodzących, z Polaków mamy Bartosza Fraszkę i to by było na tyle. Chociaż tych nazwisk jest dosyć sporo. Ale... No Bartosz Fraszko wrócił do siebie. Tak, wrócił do siebie, pograł trochę hokeja i stwierdził, że teraz w Toruniu pogra trochę hokeja. Już jego taki drugi powrót, bo z Krakowi też na rok chyba poszedł do Torunia. Sporo zawodników ze wschodu, no, to jest Rosja, Kazachstan, Estonia, tak? No tam trener Juri Czuch, widać, ma dobrze ten rynek tam zbadany. Po drugie chyba potrafi rozmawiać z tymi zawodnikami językiem dla nich zrozumiałym. No jestem bardzo ciekawy. Co prawda Torunianie tylko co, póki 5 sparingów, tak, zagrali. 2 przegrali, 3 wygrali. Ale tam rotacja w składzie była dosyć duża i tych zawodników sporo się przewinęło. Myślisz, że ten Toruń może... Jak dobrze liczę, to już dołączyło 12 obcokrajowców, a tam grupa testowanych była jeszcze znacznie większa. Znacznie większa. Przypomnijmy, że z Torunia odeszło trio napastników, które stanowiło w końcówce ubiegłego sezonu o sile ognia, tak? Torunian. To jest Oriechin, Garszyn i Karczocha, których zobaczymy w drużynie Zagłębia Sosnowiec. Tak? No tak. Zobaczymy. Co, jak twoim zdaniem, Adi, ten Toruń? No tak, mówiłeś do jakichś tam obstawiania, może jak mówiłem, wszystkie już drużyny. Okej. Okay. Unia Oświęcim. Nie, jeszcze Gdańsk. Jeszcze Gdańsk. Aha, tak, bo jeżeli patrzeć po kolejności, to Gdańsk. Tutaj nowy sponsor od nowego sezonu. Lotos, tak? Też by się wydawało, potężny sponsor. Trener Marek Ziętara zostaje. Dołączył do Gdańska Fuczik, tak? Bramkarz. Tak, miejsce Juena Crowleya. Znany z polskich lodowisk. Tomasz Fuczik. Ostatni sezon w Żelinie, tak? Na Słowacji. A poprzednio w Jastrzębiu, tak? Tak. Jeszcze chyba miał tam przygodę na Wyspach jakąś po drodze, jak dobrze kojarzę. No, w Lastimie Bilcik też jest chyba powrót do Gdańska. W pewnym czasie już tam chyba występował. Ale Gdańszczanie tylko 4 sparingi do tej pory, tak? Rozegrali. 4 sparingi, 1 wygrany w Toruniu. Albo z Toruniem, bo nie wiem gdzie grali, ale z Toruniem. Mało. No, tam zawsze te drużyny z północy no mają często te sparingi jakoś w ostatnich latach. No, Toruń też za dużo nie pograł. No, Gdańsk. Pamiętam, nawet chyba w zeszłym sezonie Gdańskowi było łatwiej się mówić z jakąś drużyną trzeciej ligi szwedzkiej niż tutaj z polskimi drużynami. Czy z niemieckimi drużynami grali, ale tak to głównie zawsze. No, mogę powiedzieć, że te gdańsko-toruńskie sparingi to już taka normalność. No jesteśmy ciekawi, co tam w Gdańsku się podzieje, skoro jest nowy sponsor. Zobaczymy, jak trener Ziętara poukłada gdańskie puzzle. Co tam? Następna drużyna? Teraz przechodzimy do Unii.
Teraz Unia Oświęcim. Także nowy sponsor. Tak, tego sezonu. Replast Unia Oświęcim. Powinniśmy mówić Replast Unia Oświęcim. No i tu spore zmiany i zupełnie inny kierunek. To już mówiliśmy na poprzednim podcaście, że teraz kierunek słoweński. Nowość w polskiej lidze. Nie kojarzę żadnego Słoweńca wcześniej. A ty kojarzysz? Ja mniej więcej tylu Słoweńców kojarzę, co trener Brzęczek chyba w reprezentacji. Dobra, czy żadnego? No właśnie. No i co? I słuchajcie, tutaj Unia bije wszystkich w sparingach, tak? Raz tylko przegrała Unia Oświęcim w swoich sparingach z Bańską Bystrzycą. 3-2, zacięty mecz. No i tutaj to, co chciałem powiedzieć wcześniej. Ograli Podhale Nowy Targ 6-1 i 7-2. Ograli GKS Katowice 6-2. Nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia w tym meczu, co? No nie. No i to jest właśnie ta drużyna, gdzieś tam przy okazji chyba Jastrzębia mówiłem, że no na pewno no, na papierze duży postęp, sparingi też niezłe, jak będzie w lidze zobaczymy, no dużo transferów, ale no, tam ciekawszy transfer to chyba na stanowisko trenera, no bo bardzo rzadko się zdarzało, żeby trafiał tu polski trener, którego tak kojarzyłem po prostu ze światowego hokeja, no bo o ile Risto Duffa ma tam jakąś renomę u siebie w Finlandii, no to nazwisko poznał dopiero wtedy, jak zaczął pracować przy reprezentacji Polski, a tu jednak... Nick Żupančič, nazwisko znane, był z reprezentacją Słowenii w Katowicach na Mistrzostwach Świata, tak? No jestem bardzo ciekawy też postawy Clarka Saundersa. To jest bramkarz, który przyszedł do Oświęcimia z Jesenic, też ze Słowenii, także ten zaciąg słoweński bardzo mocny. Mirosław Zatko wraca do polskiej ligi. Kolejny raz. No i słuchajcie, no w Oświęcimiu obrońca, który poprzedni sezon grał w GKS-ie Katowice, czyli Kuba Wanacki. Kuba Wanacki zmienił klub, zmienił też swój wizerunek, wizerunkowo też zmienił i fryzurę, zgolił brodę, zostawił piękny, sumiasty, taki sarmacki wąs, co? Ty jesteś specjalistą welur od imażu, tak? I od sarmackich... Od sarmackich wąsów. Tak? Podobno, że to właśnie we wrześniu już sobie zrobił Movember, tak? Tak. Chyba Wanacki. Chciał zabezpieczyć, żeby urosło, nie? Aha. No słuchajcie, jestem bardzo ciekawy postawy Unii Oświęcim i powiem Wam szczerze, że ta porażka taka wysoka z Unią troszeczkę mnie zaniepokoiła. Łatwość zdobywania bramek przede wszystkim przez napastników. Siłę ognia mają niesamowitą, tak? W Oświęcimiu. Przypomnijmy, że tam już pod koniec sezonu ci, co nam najwięcej krwi napsuli, to był Trandin i Przygocki, tak? A jest jeszcze Andrzej Temar. A jeszcze Andrzej Temar. Do tego dołączył kto jeszcze? Tutaj taki ciekawy napastnik. Protasenia, tak? Protasenia i Raszka. Gregor Koblar chyba Koblar. Też tam trochę postrzelał. No i Łukasz Krzemień. Łukasz Krzemień, napastnik z Polonii Bytom, młody chłopak. Tak, bardzo szybko tam ten transfer w ogóle był załatwiony, bo w poprzednim sezonie tak płaciłem. No, wielu zawodnika naszym skończył się ten wiek młodzieżowca, który... Widziałeś go w Katowicach, co? W ogóle bardzo śmiesznie długi. Ale to był właśnie zawodnik, który ma jeszcze rok tego statusu i tak myślałem, że chyba najciekawszy to był tak na teraz. Do wyjęcia. Tak. No ale Unia zadziała wtedy bardzo szybko. No i pierwszy chyba od dawien dawna sezon w Unii bez Michała Fikrta. Tak, trzeba to powiedzieć, że Michał Fikrt zakończył karierę, ale pozostał w Oświęcimiu, tak? Pozostał w Oświęcimiu tak. Na stanowisku trenera bramkarzy. Zresztą tych zakończonych karier sporo, bo i Adrian Kowalówka, Jerzy Gabryś, Dawid Maciejewski, Wojciech Wojtorowicz. No ja myślę, że to takie no może... Odświeżona mocno drużyna. Tak, biorąc pod uwagę historię Unii Oświęcim, to trudno mówić, że to ikony oświęcimskiego hokeja, ale na pewno zawodnicy, których z Oświęcimiem będziemy kojarzyć, nie? No tak, zdecydowanie. To co? Czekamy z ciekawością na postawę Unii Oświęcim w lidze. Wiadomo, że sparingi to nie liga,
Ale ten kierunek słoweński może zaskoczyć? Może. Właśnie. Może zaskoczyć. Kto tam no następny, powiedz mi? Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec. Zagłębie Sosnowiec, bardzo ciekawa drużyna. W sparingach brało udział nawet 30 zawodników, tak? Że tak, 30 minut grała jedna drużyna, 30 minut zupełnie inna drużyna. No i zaskakująco Sosnowiczanie przegrali z kadrą U20, tak? No ale to chyba... To był właśnie chyba ten sparing, co tam grali po połowę. Połowę kto inny, połowę kto inny. No tak, mówiliśmy, że Trójca z Torunia, że przyszła. Do Sosnowca wraca też Dominik Nachunko. Po przykładzie właśnie w Katowicach jeszcze no, niestety no, ta kariera nie toczy się tak, jak myśleliśmy po tym pierwszym sezonie w Katowicach, że się potoczy, gdzie tam nawet zadebiutował w kadrze na turnieju EIHC. No a teraz już no, Cunik, powrót do domu też. I z tego co widziałem, to Dominik Nachunko w ten weekend wystąpił w tych rezerwach, tak jakby Zagłębie Sosnowiec w pierwszej lidze. Zagłębie Sosnowiec wystawi drużynę w pierwszej lidze, no tak? Tak, już się ta liga zaczęła zresztą. Już się ta liga zaczęła, już niektóre drużyny zamiast jechać do Sanoka to nie pojechały, ale za to będą mieli festyn. No. Co? Jakub Jaskulski, to też takie nazwisko związane z Sosnowcem, zakończył karierę. Popularny Jasku. Ty tam go bliżej znałeś, nie? Pelur. No bo tak się rozgadałeś, to muszę cię... A kogo? No, no Jaskuła, ale tego drugiego. Nie Adama, tylko Jakuba. Ja znałem, a skąd niby? Mówiłeś, że na komunii byłeś u niego. No i została jedna drużyna. Nie wiem, czy mówić o tej drużynie, bo no w sumie to, ona nas tak średnio interesuje w ogóle, nie? No tak, no widzimy tyle, że przychodzi... trener i na razie wiemy tyle oficjalnie. No różne plotki są, dlatego no, ja bym się nie chciał pochylać nad tą drużyną z różnych powodów. Można tylko powiedzieć tyle, co jest wspólnego z tą lepszą częścią Katowic, czyli no, zakończyli karierę chociażby Marcin Słodczyk czy Marcin Frączek, którzy trochę u nas spędzili czasu. No i podobno mają, głoszą tam na treningach bracia Rybakowie. W sumie, co tu więcej dodawać? No, w sparingach wychodziło to średnio, czyli 0,5, 2,4, 2,3. Potem dwa mecze odwołane, tak? Miała ta drużyna jechać do Niemiec na sparingi. Oficjalnym powodem odwołania tych sparingów było temperatura na lodowiskach w Niemczech i niemożność rozegrania tych meczów. Plotki mówią co innego, ale to jakby... Dzisiaj, w momencie, kiedy nagrywamy podcast, to ta drużyna pojechała do Oświęcimia, tak? I tam gra sparing. Dobra. To co? Liga umówiona. Liga umówiona? Typowanie? Czy najpierw Kieka? Czy Gieksa? Welu, nie, no zadecyduj. Ja myślę, że na końcu sobie będziemy typować, nie? Tak? Znaczy ja już mogę jeden typ dać, nie? Aha. Gieksa pierwsza, nie? No tak. Ja myślałem, że zaczniesz od tej drużyny, której nazwy nie wymieniliśmy, że ostatnia, ale okej. Widać, co cię zajmuje, widzisz, i to nas odróżnia od wielu tamtych niewiernych, że my zajmujemy się naszą drużyną. Tak, GKS Katowice, rewolucja kadrowa, moi drodzy, gdzie idziesz? Wracamy. Słuchajcie, no transfery do Gieksy to już żeśmy chyba sobie omówili. Jest na testach Tadej Cimzar, Słoweniec, tak? Z Jesenic. Tak, z Jesenic. Póki co nie mamy informacji, czy podpisze kontrakt, czy zostanie. No i plotki pojawiły się, przeczytaliśmy na portalu Hokejnet, dziękujemy za tak podsuwanie tematów. Marcin, temat Marcina Kolusza w Gieksie. Jak oceniacie? Marcin Kolusz w Gieksie to dobry ruch, czy nie? Wydaje mi się, że dobry, nie? No, zawodnik z dużym doświadczeniem, tak? Z przeszłością. Dużo mamy zawodników z dużym doświadczeniem. No tak, ale tych młodych zawodników też mamy dość trochę. Mhm.
I mam nadzieję, że to będzie jakaś taka mieszanka wybuchowa, jak to się mówi. I że to wszystko zafunkcjonuje. Tak, nie ma na co narzekać. Przychodzi zawodnik, który był draftowany do NHL przed Joe Pavelskim, Dustinem Byfuglem, także... Okej, okay, a w tej sytuacji, bo też w ostatnim czasie klub rozwiązał umowę za porozumieniem stron z Radkiem Sawickim, tak? Pojawiły się na forum, na tych portalach społecznościowych jakieś takie straszne rozdzieranie szat, że pozbywamy się Radka Sawickiego. Ja myślę, że to... Jakbyśmy tak mieli ocenić w kontekście Kolusz-Sawicki. Odchodzi Kolusz, przychodzi... Znaczy, odchodzi Sawicki, to znaczy przychodzi Kolusz. Ciężko można jest... to zważyć, czy znaczy, nie? Znaczy, powiem tak, ciężko jest tak powiedzieć tego, to w cudzysłowie, jak to się mówi teraz, w tej chwili. Mm-hmm. No bo tak, bo ani z nas nikt nie widział jakby, no... wszystkich jakby treningów i tak dalej, całej tej otoczki, tak, bo wydaje mi się, że jeśli sztab trenerski podejmuje decyzję, że z kimś w cudzysłowie chce rozwiązać kontrakt, tak, no to jest to, ma ku temu jakieś przesłanki, tak, i to, że Radek Sawicki poprzednie sezony był fajnym chłopakiem, tak, i grał, tak, i punktował, no to nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło. Z tak? tym no, punktowaniem to tak ostrożnie punktował. No nie, no, nie? Ale, no, no ale coś tam, jakieś tam punkty łapał. Tak? Ciężko jest powiedzieć. Tak? No, ja zawsze mówię tak, no, zdroworozsądkowo, bo oczywiście głosy gdzieś tam na forum czy w komentarzach były takie, że co to się dzieje, Radek Sawicki i tak dalej. No ja myślę, że to jest też po części było spowodowane no, sympatią oczywiście kibiców do Radka, być może prywatnymi znajomościami, tego nie wiem, tak? Bo to zawsze kolegę się łatwiej broni, jak to się mówi. Natomiast ja powiem szczerze, no praktycznie nie znam żadnego hokeisty z pierwszej drużyny, żebym mógł powiedzieć, że jest moim kolegą, tak? Więc podchodzę do tego na chłodno, to znaczy w sposób taki, że jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli sztab trenerski podejmuje decyzję, to ja mam nadzieję, że jest na tyle, znaczy mam nadzieję, no, jestem przekonany, że jest na tyle profesjonalny, że po prostu wie, co robi. No, i tyle. No. Jeśli oczywiście będzie tak, że te zmiany się nie obronią, bo tak też może być, no to ewentualną krytykę zostawię sobie na koniec. Nie? No tak, no w dużej mierze mogę powiedzieć to samo, co ty. No. Po tych playoffach w ostatnim sezonie, gdzie Sawicki właśnie no, grzał ławę, mogliśmy się zastanawiać, no, czy Kulen ma jakieś, nie wiem, kuku na moniu czy coś. Gra tak, a nie inaczej. Ale no, przychodzi nowy trener, też CV konkretne i znowu no coś nie pasuje z tym Sawickim, no to może rzeczywiście no trzeba się zastanowić, czy coś jest nie tak, no zresztą liczby jego wyniki punktowe no z sezonu na sezon coraz słabiej jest. Mogę nawiązać się do tego, co mówiłem, jak oceniliśmy zawodników po tamtym sezonie, że no Sawicki mnie zawodzi i według mnie dałby, tak jak powiedziałem wtedy, no dałby mu szansę, ale jeśli znowu będzie tak niemrawo grać i no to po prostu lepiej dla wszystkich będzie się pożegnać. No, nie sądziłem, że nastąpi to tak, aż tak szybko, no ale to jest w dużej mierze to, co tak przewidywałem. No i co, no, tak jak Lur mówi, no nie ma, ktoś tam, nie wiem, czy to był Tomasz Hajto, czy co, ale mówi, że nie ma pozycji na boisku jak fajny zawodnik, no to w hokeju też nie ma czegoś takiego. No i też dużo widzę, że no, takich tekstów, że Radek fajny, młody, ambitny, no sorry, on ma 24 lata w tym roku, będzie kończył sezon, będzie miał 25, no to już dużo mu tego rozwoju nie zostało. Znaczy jest jeszcze jeden aspekt, bo oczywiście może być tak, że Radek poszedł do innej drużyny, gdzie powiedzmy być może jego kariera nabierze tempa, jego, że tak powiem, zdobycze punktowe wzrosną. Być może nawet no tak, będzie tak, ale to że... to też by nie znaczyć będzie, że u nas by grał to samo. No. Ale właśnie, no to no chyba, jak dałbyś mi skończyć, to byś zobaczył, co chcę powiedzieć. No, że być może zmiana otoczenia, tak, drużyny spowoduje, że Radek po prostu najzwyczajniej w świecie zacznie lepiej grać. Mało tego, może nam nawet bramek nastrzelać, tak? I potem ktoś może powiedzieć na końcu, a widzieliście, mógł zostać, nie? Ale to mówię, zmiana otoczenia czasami działa mobilizująco i ja mówię, no za te 3 lata spędzone w GKS-ie dziękujemy bardzo Radkowi, życzymy mu powodzenia, to absolutnie nikt tutaj do niego nie ma jakiś tych, tylko mówię, no staramy się tutaj to chłodno ocenić i tyle po prostu. Wiecie, co nie zastanawia, co? Ciekawe jest, że nie ma żadnych plotek wokół tego. Zauważyliście, że nie ma tak, że ktoś był niezadowolony, że Radek był niezadowolony. Jest suchy komunikat, tak? Tak. Rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Nie ma komentarza ani z jednej strony, ani z drugiej strony, nie? To jest, myślę, że to jest taka dobra praktyka.
To jest dobra I trzeba odciąć jakby tą strefę domysłów. A co, a ten? A wracając już tak do oceny, to wiecie co, no ja bardzo podobnie jak wy uważam. To tak trochę wygląda, że Radek po prostu jak się tu zadomowił, uwił sobie gniazdko i trochę moim zdaniem spoczął na laurach, nie? Bo nie zawalczył, nie zawalczył o to, żeby nie wykorzystał sytuacji, które miał. Te zdobycze punktowe były takie bardzo ostrożne i nie było takiego, no sorry, takiego gryzienia lodu, tak? Jak chce coś osiągnąć. No takie proste ćwiczenie, no. Zróbmy nazwisko Patryka Krążoka, który miał tak cyfrowo, miał mniej punktów w tamtym w zeszłym sezonie, ale pomyślimy, umiemy sobie przypomnieć jego bardzo dobre mecze, gdzie naprawdę był wyróżniającym się zawodnikiem. A teraz, kiedy Radek Sawicki naprawdę się wyróżniał tak na lodzie? Który miał dobry mecz? Żebyśmy powiedzieli, o, tą akcję, tak? Tu te ciało sprzedał, tak? Znaczy, nie musi strzelać gola. Znaczy, bo ale taką zmianę, że zapamiętaliśmy tą zmianę w całym meczu. Ale panowie, bo tu już abstrahując od jakby personalnych, tak, spraw typu Radek Sawicki, czy jakieś tam inne nazwiska, tak, które gdzie te. Tylko krótko mówiąc, tak, dla nas kibiców, bo ja cały czas powtarzam, ja jestem kibicem, ja się nie muszę znać na hokeju, nawet się na nim specjalnie nie znam, tak? Dla mnie są ważne zwycięstwa, tak? I dla mnie jest krótko. Jeśli sztab trenerski, czy szerzej mówiąc, zarząd, tak, dyrektor sportowy podejmują taką decyzję, to ja mówię, to się ma obronić w sezonie, tak? Jeśli GKS będzie grał dobrze, jeśli zdobędzie coś, tak? Czy to będzie miejsce na podium, czy to będzie Puchar Polski, to ja powiem, zarząd i sztab trenerski wykonał dobrze swoją robotę, tak? Bo kibice z jednej strony chcieliby sukcesów, a z drugiej strony na wszelkiego rodzaju zmiany, czyli typu tego typu sytuacja, mówią, ale jak to Radek może odejść, tak? No to chłopie, no albo chcesz mieć sukces, albo chcesz nie mieć zmian, tak? No to możemy tu posprowadzać fajnych chłopaków, wszyscy będą się fajnie czuli, klepać się po plecach, no tylko pytanie, co z tego wyjdzie, nie? Dlatego mówię, klepać się po plecach albo... Albo po czymś innym. No. Albo lizać się i tak dalej. Chodzi zamykamy? O to, ma być sukces. Zamykamy, życzymy Radkowi dużo dobrego. Tak, oczywiście. I otrzyjcie, ci, którzy żałują, to niech otrą łzy i poszukają sobie nowych idoli, bo miejmy nadzieję, że takich w naszej drużynie nie braknie. No i co? Sparingi, co? Byśmy tak sobie omówili. No trzeba. Tak, zaczęliśmy te nasze sparingi turniejem Torax Poruba. No tak, no akurat ten turniej można wejść. Trzy zwycięstwa. Ostatnie zwycięstwo po karnych, tak? Nad gospodarzem zespołem Torax Poruba. Jedna porażka z Jastrzębiem, ale to mieliśmy już z głowy, tak? A myśmy z tą Porubą wygrali w tych karnych? Mi się wydawało, że przegraliśmy. Nie, wygraliśmy. Tak. Martin Czekajek strzelił. A byłem na tym meczu. Byłeś na tym meczu, no. Do kofoli ci coś dolali. Chyba tak. Słuchajcie, potem gramy Puchar Wyszehradzki. Puchar Wyszehradzki gramy, pojedziemy do Jastrzębia, przegrywamy 3-0. Nie strzelamy bramki, tak? To jedyny sparing, w którym nie strzeliliśmy gola. Andrzej Raszka, tak? Bronił w Jastrzębiu? Stanął na wysokości zadania? No bronił dobrze. Mhm. Bronił bardzo dobrze. Aczkolwiek ten mecz był dziwny, tak? Bo nie wiem, oglądaliście go? Ja go oglądałem. Ten mecz był dziwny, bo ja powiem wam, pomimo tego, co tam wcześniej mówiliśmy o tym Jastrzębiu, tak, czy mówiliście, tak, bo Jastrzębie z respektem, że to Jastrzębie jest mocne i tak dalej, to dla mnie osobiście to Jastrzębie akurat w tym meczu to nie było tak, że Jastrzębie zagrało super mecz. My po prostu, Raszka świetnie bronił i trochę też brakło szczęścia, ale mówię, dla mnie te wszystkie sparingi to są takie, ja je tak trochę traktuję oczywiście na zasadzie, jest trener, który przyszedł, jest nowym trenerem, tak? Poznaje zawodników. Praktycznie no, każdy, kto tam widział te mecze, no to też zdążył zauważyć, że praktycznie co mecz było inne ustawienie, tak? Więc trener coś tam... No przejdziemy jeszcze do tego. No. Jedziemy do Nitry i tam prawie dobry mecz. Tak? Dobry mecz. Przegrywamy 3-2 z gospodarzami. A później mamy sparing w Oświęcimiu. Przecież potem ta Nitra przegrywa z Jastrzębiem. Nitra przegrywa z Jastrzębiem u siebie, tak? 5-5-3, tak? Dobrze pamiętam? No, tam już konkretnie dokładnego wyniku nie pamiętam, ale... Wiecie, to trochę można przyrównać do tej Ligi Mistrzów. No, no mistrz Szwecji, tak? Męczy się niemiłosiernie z Tychami u siebie, tak? Gdzie normalnym trybem każdy przed meczem powiedział, nie, no to będzie wynik wysoki, tak? No bo to Liga Szwedzka, tu Liga Polska, no to jest przepaść, tak? Bo to są właśnie mecze przedsezonowe, tak?
Ta hokejowa Liga Mistrzów dla tych mocarzy ona się zacznie wcale nie jest taka atrakcyjna. Znaczy raz, że nie jest taka atrakcyjna, a dwa, że ona tak naprawdę się zacznie za jakiś czas, jak już będzie gra o coś. Tak? Znaczy też chciałbym dodać, że o ile no Szwecja wiadomo, że to jest poziom no, najwyższy w Europie, no to robi to na wrażenie, że wow, mi Słowacji, Nitra, taki wynik, ale no słowacki hokej ogólnie idzie w dół bardzo tak mocno jest. Mówi się tak, że no polski klub to by się przydał w takiej lidze Słowacji, to wtedy to pociągnęło, a ja myślę, że bardziej by na tym skorzystała Liga Słowacka w tym momencie niż polski hokej. Zresztą co widać, że po tym, że biorą węgierskie kluby, no sorry, ale... No, Słowacy mieli wątpliwości, czy brać udział, tak, w tej hokejowej Lidze Mistrzów. Tam nawet chcieli zrezygnować, bo prezes klubu powiedział, że mu się to po prostu nie opłaca. No ale panowie, bo jeśli... Bo jedna sprawa finansowa, ale... Bo sama nazwa Liga Mistrzów, tak, to jest coś, co każdy kibic elektryzuje to, tak, no, ale przez co? Przez pryzmat Ligi Mistrzów w piłce nożnej, tak? Gdzie są potężne pieniądze, się mówi, ile to klub zarobi. No tak? Właśnie, prezes słowackiej drużyny powiedział, że z biletów nie zarobi, tak? Na te mecze. No i gramy ostatni mecz pucharu, tej fazy zasadniczej Pucharu Wyszehradzkiego. Jedziemy do Budapesztu, tam gramy z Ferencvaroszem i wygrywamy 4-2. Nasza gra wygląda całkiem nieźle, tak? Szczególnie w trzeciej tercji, nie? Bo to naprawdę już wyglądało całkiem dobrze. Tam oddaliśmy 12 strzałów, strzeliliśmy 3 bramki, tak? Wiadomo, że ostatnia bramka wpadła do pustaka. Ale to też Kamil Paszek odwrócił się, przyłożył, przerzucił całe lodowisko. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że ten mecz w Oświęcimiu, który był, jeszcze ten sparring, no to tam na Kamila trochę było tego polowania, nie? Trochę było tego polowania na Kamila i no to tak... Hokej jest, nie? To jest hokej. Co jeszcze tutaj mamy? Jeszcze mi się powiedzenia? Przypomniało co do transferów, no to wiemy, że z Łukasza Dybasia zrezygnowaliśmy, a Marcinem Wiśniewskim byliśmy zainteresowani, no ale wraca do Torunia ze względu na jakieś tam sprawy prywatne. Sprawy rodzinne. A bardzo fajnie, szkoda, bo bardzo fajnie według mnie wyglądał. No tak. Wyróżniał się na pewno, jeżeli chodzi o tych zawodników, którymi byliśmy zainteresowani, to mi też się podobała jego gra. No zobaczymy, życzymy naszemu koledze, żeby wszystkie sprawy jego się poukładały i żeby miał wolną, czystą głowę do uprawiania sportu, do grania w hokeja, bo mi się podobał. Mimo wszystko w tych sparingach, tam gdzie próbowano różnych wariantów, to bym chciał też podkreślić, że rzeczywiście Risto Dufa miesza w tym składzie mocno, tak? Myślę, że jeszcze takich formacji, na pewno Risto Dufa ma już jakiś tam szkielet, natomiast zawodnicy się zgrywają, szukamy tego ustawienia, co może martwić, jakieś tam kontuzje, tak? Łapiamy jakieś drobne kontuzje, no, tu ktoś dostał krążki, tu coś... Kompletnie przypadkowe, nieżadne przemęczeniowe, coś, no ciężko przewidzieć, że się akurat dostanie tam krążkiem to było, tak? Nie łopatkonki, no. Ale podobno ma być gotowy, będzie grał w masce, ale ma być gotowy na inaugurację, także... Słuchajcie, z tych zawodników, którzy przyszli do nas, ktoś wam tak wpadł w oko, wyróżnia się? Znaczy ja powiem szczerze, widziałem za mało meczów, to po pierwsze, żeby móc tak jakby wyrokować, tak? Poza tym to, co mówimy, no. A to co, ale ty co oglądałeś, nie? To jakby zwróciłeś uwagę na jakiegoś zawodnika? Nie. Na bramkarza? Znaczy oczywiście, no fajnie te Dida Costa, nie? Wygląda, nie? Chodzi sobie tam... Po swojemu. Mówię, no Finowie, nie wiem, co mam o nich myśleć. No tam też jak ktoś miał kontuzję, coś. Natomiast wydaje mi się, że no, trener już troszeczkę jakby pooglądał tych zawodników w różnych konfiguracjach. No i myślę, że to zestawienie na pierwszy mecz o punkty będzie już optymalne, tak? Takie, którego gdzieś tam będziemy mogli się spodziewać. Pytanie tylko, co z naszymi typami piątek, nie? Czy się to nie to chyba to się rozsypało totalnie. Ja to przeglądałem, to nie ma to żadnej racji bytu. Ja myślałem, że zgubiłeś te kartki. Nie, mam tą kartkę, mam tam, gdzie notowałem, ale zgubię, bo ja typowałem Mikołaja Łopuskiego, a wiadomo, że Mikołaj poważna kontuzja i no, póki ale co. Ale za Mikołaja Łopuskiego może wrzucić Ole Uski na przykład. Nie, chciałem wrzucić Wiśniewskiego i też nie pykło. Słuchajcie, no... Ja powiem tak, jestem troszeczkę rozczarowany
Jestem rozczarowany jednym obrońcą. Jestem rozczarowany jednym obrońcą i powiem, że no, tak to chyba nie powinno się grać w hokeja, nie? Nie będziemy wymieniać nazwisk. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie, nie? Że jakoś się ten zawodnik pozbiera i znajdzie swoje miejsce na lodzie, bo póki co to tak trochę się kręci jak bąk, nie? Taki dziecięcy. Znaczy ja to, co powiedziałem, mówię, poczekajmy do tego pierwszego meczu. Nie mów mi, że mamy czekać, bo w zeszłym sezonie, jak mówiliśmy, że źle się dzieje, to wszyscy mówią, poczekajmy do playoffów. Poczekajmy, jak się skończy. No i skończyło się, jak się skończyło. I znowu słyszę to, poczekajmy. Nie chcemy wyniku tu i teraz. Marcin, ale ciężko jest ocenić poszczególnych zawodników, skoro co mecz grają w innym zespole. Akurat ta para gra cały czas. I moim zdaniem osobiście no trzeba... Gra cały czas i gra chujowo. Dziękuję, dobranoc. Ja nie mówię, że trzeba czekać do, nie wiem, połowy sezonu, ale zobaczymy te pierwsze, nie wiem, 2-3 mecze i myślę, że będziemy przecież tak nagrywać wtedy podcast już chyba co tydzień. Spokojnie sobie to wrócimy. Jasne. Do tego tematu. 2-3 mecze, to przypomnijmy. Zaczynamy w niedzielę 15 września meczem z kim? No, jakim tam? Z jakąś drużyną, która awansowała. Tak. Z Beniaminkiem. Tak, z Beniaminkiem. Później gramy mecz we środę z SMS-em, tak? Z SMS-em i trzeci mecz gramy. Piątek gramy z Mistrzem Polski. Tak jest, u siebie. Z Mistrzem Polski u siebie i to tak jak powiedziałeś, po dwóch meczach może nie, ale po trzech meczach... Będziemy mieć jakiś obraz, nie? Jakiś obraz będzie nam się wyłoni. Tego. No i wcześniej w piątek mamy prezentację drużyny przy galerii Katowickiej. Prezentacja drużyny przy galerii Katowickiej o 17:15, tak? Zapraszamy wszystkich kibiców. Będzie szansa dotknąć zawodnika, tak? Będzie można dotykać? Podobno tak. To być taka możliwość. Zdjęcia sobie zrobić. No, to już kto gdzie będzie chciał dotknąć, to już musi ustalić sobie tam indywidualnie. Co jeszcze chcemy powiedzieć o naszej drużynie? No, teraz wytypujemy? Myślę, że tak, już można do tego przejść. Może niekoniecznie wyniki, ale jakieś tak, jakbyśmy podzielili tą ligę. Ale końcowo, no ja się tą ligę podzieliłem na forum, także mogę to powtórzyć. Powtórz. Według mnie póki co nie zapowiada się, żeby ktokolwiek mógł zagrozić GKS-owi Tychy w zdobyciu mistrzostwa. Takie jest moje zdanie na ten moment, przynajmniej. Możemy zawsze jest twoim faworytem, tak? Możemy zawsze zrobić oczywiście transfery na playoffy, może przyjść Ciamango i wtedy to będzie inaczej wyglądać. Okay. Ale na ten moment, oceniam na ten moment. Później według mnie jest grupa czterech drużyn, które będą walczyć o kolejne miejsca. Jesteśmy my, Jastrzębie, Krakowia i Unia. Potem taka kolejna czwórka, bo kolejne miejsca to Podhale, Zagłębie, Toruń i Gdańsk. No i na końcu Beniaminek się pożegna z tą ligą po jednym sezonie. Nie ma spadków, nie? Nie ma? No to i tak się pożegna jakoś. Znaczy ja uważam, że liga będzie, tak jak w zeszłym sezonie, to co widzieliśmy, liga była bardzo wyrównana, bo tutaj każdy z każdym mógł wygrać, zresztą co pokazały playoffy, jak się mordowaliśmy z tą Unią. A myślę, że w tym sezonie ta liga będzie jeszcze bardziej płaska. I ja bym tutaj się nie pokusił o takiego murowanego faworyta. Aczkolwiek to, co powiedział Adi, na chwilę obecną, no wydaje się, że po tych sparingach, tak, po wynikach, to, co gdzieś tam widziałem, no to wydaje się, że najmocniejsze na tą chwilę są Tychy i Jastrzębie, tak? Gdzieś tam, mimo wszystko. Dalej. Natomiast chcę, żebym typował nie, ligę. Nie, nie, nie. Znaczy ja uważam, że no tutaj się nic nie zmieni, że pierwsze mecze mogą być dziwne wyniki, ale to z czasem się jakby trochę wywróci i myślę, że tutaj ten porządek obrad zostanie taki mniej więcej, jak to powiedział Adi, nie? No ja też... Aczkolwiek myślę, że Toruń będzie groźny. Stoczniowiec znaczy, będzie groźny. Jak najbardziej uważam, że różnica między tą pierwszą czwórką, co podałem poza Tychami, czyli te miejsca 2-5 i potem ta kolejna czwórka, to nie będą duże różnice, ale jednak widzę w składzie. Ja wierzę w trenera Dufę. Myślę, że to fajnie poukłada i będziemy mieć dużo radości
z oglądania naszych zawodników. Ja jeszcze powiem, co? Tak było. No może rzeczywiście. Że tak. Ja też myślę, że tych tym stabilnym składem, tymi meczami w Lidze Mistrzów, aczkolwiek mogą mieć zadyszkę na początku, ale myślę, że są faworytem. Lepiej, żeby mieli na końcu. No, zobaczymy. No niech w tym sezonie kto inny wygra tę zasadniczą rundę. Tychy faworytem. Potem widzę tutaj miejsce dla Jastrzębia Unii. Jastrzębie, Unia Oświęcim. Nie wiem, na co będzie naszą drużynę stać. Tutaj bym właśnie zarezerwował miejsce dla nas, dla Krakowi. No i potem myślę, Adi, tak, że jednak ten Toruń, Gdańsk. Spodziewałem się, że mówiąc troszkę więcej tych ciekawych ruchów ze strony Torunia i Gdańska. Oczywiście no, nie znamy tych wschodnich Rosjan czy innych tam zawodników ze schodu ze Torunia, co tam przyszło ich chyba 12, ale no, nie wygląda to aż tak dobrze, jak się spodziewałem, patrząc na to, jaki tam jest sponsor. A jakbym zapytał was tak, po sezonie zasadniczym, o co się będziemy bić w sezonie zasadniczym? O które miejsce? Myślę pierwsza czwórka, żeby mieć tę przewagę własnego, chociażby w tej pierwszej rundzie minimum. No ja myślę, że to jest taki plan minimum, ta czwórka, ale powiem wam, że będę ostrożny. Będę ostrożny, nie wiem dlaczego, ale będę ostrożny. Coś jeszcze o Gieksie? Znaczy tak, no na pewno to, co już powiedziałeś, że na pewno zapraszamy wszystkich na prezentację drużyny 13 września na prezentację. No i co, teraz jeszcze parę słów takich już ogólnych o przepisach, tak? Wiecie co, zmiany są w przepisach. Słuchajcie, tak humorystycznie, wiecie o tym, że trener nasz Tom Kulen uznał jednego z polskich sędziów najgorszym sędzią nie tylko w Polsce, ale na świecie. Chyba ten sędzia wziął sobie to do siebie i możecie na stronie Sędzia Hokeja znaleźć specjalny program przygotowania sędziów opracowany właśnie przez tego sędziego. Z takich ciekawych zmian. Czterech sędziów od początku ligi, czterech sędziów na lodzie będzie sędziowało już, to nie tak jak w ubiegłym sezonie, że trójka, a ostatnią rundę i playoffy czwórka sędziów, czterech sędziów od początku ligi. Jeżeli chodzi o przepisy, to powraca przepis, czy jest nieco odświeżony, zmieniony, przepis dotyczący zdobycia gola łyżwą. Teraz jedynie ewidentny strzał, czyli kopnięcie krążka w kierunku bramki, to gola nie będzie. Natomiast jeżeli się odbije krążek od łyżwy i wpadnie do bramki, wtedy jest gol. Można to streścić to też na stronie Sędzia Hokeja, możecie przeczytać sobie. Jeżeli krążek napotka łyżwę i wpadnie do bramki, wtedy jest gol. Jeżeli to łyżwa napotka krążek, czyli będzie ruch nogą do krążka i skierowanie do bramki, wtedy gola nie będzie. Sędziowie zwrócą też szczególną uwagę na zagrania faul. To już było widać teraz w tych meczach Ligi Mistrzów Hokejowej. Czyli rzucenie na bandę, atak na głowę, atak z tyłu, będzie to bezwzględnie karane. No i jeżeli chodzi o szczegóły, to teraz pole bramkowe święte dla bramkarza. Nie ma czegoś takiego jak czysty atak ciałem na bramkarza. Nie ma nic takiego. Każdy kontakt z bramkarzem będzie przerywał grę. Nie będzie wtedy uznana bramka, chyba że napastnik zostanie rzucony przez obrońcę na bramkarza i nie będzie miał możliwości uniknięcia tego kontaktu. Tak? Jeżeli wpadnie w pole bramkowe i będzie miał czas, żeby z niego wyjść, a tego nie uczyni, krążek wpadnie do bramki, nie ma gola. To tak pokrótce, jeżeli chodzi o przepisy. Jestem ciekawy, jak ci sędziowie nam posędziują w tych nowych przepisach. Na razie trzymamy za nich kciuki. Wiemy, że przygotowywali się w Oświęcimiu. No i na koniec jeszcze co? Dwa słowa o naszej bazie. Tak, chcielibyśmy jeszcze poruszyć kwestię lodowiska i tego, co, jak to wygląda, co się dzieje i tak dalej, bo mamy drużynę, mamy prezesów, mamy perspektywę na wynik, chcemy tego wyniku, chcemy grać dobrze, a nie mamy gdzie grać. No prawda jest taka, że lodowisko jest w opłakanym stanie. No moim zdaniem, przysięgam, myślałem, że nigdy tego w życiu nie powiem,
Ale Mosirze wróć. Mosirze wróć. Myśleliśmy, że za czasów zawiadowania lodowiskiem przez Mosir było źle. Być może było źle, ale okazało się, że może być jeszcze gorzej. No, tak, i to... Ja zawsze przy każdej możliwej sytuacji, jak widzę na forum, że ktoś pisze, że gorzej już nie, być nie może, ja zawsze mówię, że może. A czy jesteś optymistą? No bo pesymista by powiedział, nie no, gorzej być nie może. Nie? A optymista powie, może być, może. No, może być gorzej. No, generalnie rzecz biorąc, problemów jest kilka, tak? Bo już pomijając kwestie oświetlenia, kwestie band, pleksji i tak dalej, bo to są rzeczy, które powinny zostać wymienione, tak? I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast są jeszcze kwestie tak zwane zupełnie ludzkie, tak? Czyli wyłączanie nawiewu, wyciągów przez operatora, co powoduje, że skrapla się para. No nie ma wentylacji. Nie ma wentylacji, skrapla się para, jest kapie z tego dachu. No to są rzeczy niedopuszczalne i mam nadzieję, że ktoś z miasta, może nie wiem, jakimś cudem usłyszy tą audycję i po prostu ludzie, no sprawdzajcie tego operatora, bo moim zdaniem jest to dewastowanie obiektu. To jest dewastowanie obiektu. No słuchajcie, grzyb w końcu zje tą halę na amen, nie? Po prostu to, co tam się dzieje, jakie są grzyby i tak dalej, to jest koniec świata, nie? A to jest między innymi spowodowane oszczędnościami operatora, który, przypominam, jest dofinansowywany przez miasto Katowice. I nie ma takiej możliwości, że są nawiewy czy wyciągi powyłączane, bo on oszczędza, co oszczędza? Prąd? Tak, bo oszczędza. I ale, ten prąd, to... ale ten prąd ucieka, bo trzeba chłodzić, tak? Trzeba mrozić. No ale Marcin, to tylko mądrzy ludzie wiedzą, bo debile tego nie wiedzą. No. Jest to przykre, słuchajcie, powtórzę się, że chcemy mieć wizytówkę, chcemy mieć dobrą drużynę, chcemy osiągać wyniki, chcemy się grzać w blasku pucharów, chcemy się grzać dając wywiady i cieszyć się dobrymi wynikami drużyny. Natomiast no, musimy stworzyć im warunki bytowe, bo słuchajcie, jak to tak będzie dalej wyglądać, to nawet gdybyśmy płacili zawodnikom dobre pieniądze albo nawet jeszcze lepsze, to zawodnicy powiedzą, no sorry, ale tam się nie da. No wygląda... Śmialiśmy się z bytomskiej stodoły. Bytomska stodoła już teraz jest... Już jej nie ma. Już jej nie ma, jest zburzona, powstanie nowe lodowisko. I słuchajcie, nie wiem, czy po bytomskiej stodole jednym z gorszych lodowisk nie jest nasze lodowisko. Tak, niestety. Może tak być. Niestety jesteśmy w tym ogonie. No, oczywiście jest dużo lodowisk, które z zewnątrz wyglądają źle, no ale... No wiecie co, możemy mówić dużo o lodowisku w Sosnowcu, czy w Nowym Targu i tak dalej, natomiast no, to są ich problemy, tak? Naszym problemem jest nasze lodowisko i wiemy, że technicznie nie wygląda to najlepiej, a po drugie, kupując bilet czy karnet i siadając na widowni, też czasami no fajnie coś kupi się taki bilet, że i usiądzie się w takim miejscu, gdzie nie widać tafli, bo tu wentylator, tu srator, a tam jeszcze inny pierdylator. No, no jest to tragedia i ja mówię, no lodowisko mamy jakie mamy, natomiast dorzucając do tego te wszystkie rzeczy, których nie robi operator, bądź robi celowo, no jest to dramat, tak? To jest po prostu dramat. Jak to weźmiemy wszystko... Nie ma szczęścia nasz obiekt do dobrego gospodarza. Tak, o, to są święte słowa, bo oczywiście mamy swoje problemy, czy z bandami, czy tam z czymś, czy z tym i w, nie, no dla mnie to jest w ogóle chore. Ewidentnie widać, że lodowisko jest kulą u nogi tego operatora. Bandy były dobre i wymieniono je na złe. No to coś tu nie gra. To lodowisko powinno wrócić do Mosiru, koniec, kropka. A tak swoją drogą, to już pomijając to wszystko, to tak naprawdę przy budowie stadionu, o ile w ogóle powstanie, powinno powstać i lodowisko, i hala dla siatkarzy. Tyle. Adi, coś pozytywnego na koniec? Ty tam się zajmujesz budżetem obywatelskim? Może byśmy jakieś... Nie zajmuję się. Nie zajmujesz się. Aha. To co pozytywnego na koniec? Zaczynamy sezon. Tak. Zaczynamy sezon. No to ja mówię... Wszyscy no, do satelity. Wszyscy do satelity. W sobotę gramy pierw z Legionowią. Piłka o 18:00.
Niedziela wszyscy do satelity. Lepszego weekendu nie może być. Lepszego weekendu być nie może. Piątek prezentacja, już zaczynamy w piątek prezentacja, sobota mecz piłkarski, niedziela hokej. Tradycyjnie zapraszamy do sklepu Blaszok po gadżety. I słuchajcie, pamiętajcie, że jest akcja na forum. Bęben Megafon, tak? Bęben Megafon, kto może, niech się włączy. Zapraszamy serdecznie, zrobimy na sali kocioł. Tak, to będą akcesoria, czyli właśnie bęben i megafon przeznaczone stricte na mecze hokejowe, więc każdy, komu to leży na sercu, jeśli nie ma forum, to niech się zgłosi, nie wiem, z nami, albo najlepiej niech podejdzie bezpośrednio do sklepu Blaszok i tam będzie mógł dorzucić ktoś może, chce, to dorzuci tam swoją cegiełkę bez problemu, u chłopaków jest pucha, można się zrzucać. I co, no to godzina minęła, jak z bicza strzelił, że tak powiem. Więc chyba już na dzisiaj zakończymy. No i tak jak powiedzieliśmy, zaczynamy ligę. Podcasty będą nagrywane, będziemy się starali nagrywać co tydzień. I tyle. No i tak jak zawsze prosimy Was o to, o Wasze głosy na forum, czy Wam się podoba, czy nie. Czy jakieś macie pytania, co chcielibyście poruszyć i tak dalej. No i tyle. No to dziękujemy za uwagę na dzisiaj. Bołdolino. Adi. I Welur.